Siemanko, słuchaj, szybki strzał z Gionem, Ceramik, Detailer, Słoneczko i teraz tak, przetrę to, bo lakier jest brudny, nie będę ukrywał, nie jest czysty, poświęcę kawałek lakieru z tego względu, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście w słońcu ten produkt przyciemnia. Także to będzie taki szybki strzał, przetrę K2, żeby... Zobacz, jak paruje. Widzisz, jaki nagrzany panel? Żeby nie było. Będzie i na ciepłym, i sprawdzimy przy ciemni. Zaraz sprawdzimy, jak bardzo jest porysowany. A takie rzeczy najlepiej sprawdzić gdzie? W słoneczku. Och, muszę przyciemnić, wybacz. Jak widać, jest nieźle. Prawie rok używana powłoka z tyłu. Mycie, te sprawy, więc jest całkiem fajnie. Kurczę, nie mogę złapać, złapałem. Dobra, tak mamy, tak to wygląda. Stawię tu, pyk, rozjaśniam, jest, dobrze. Taśma, żeby nie było. Produkt i mikrofilm. Żeby nie było, produkt, stryk, mikrofibra, wystarczy, rozprowadzenie, odwracam, mach, piękny zapach, poślizg już jest, stryk, ok, śliskość rewelacyjna, dobra, i sprawdzamy teraz przyciemnienie. Proszę bardzo. Sprawdzamy przyciemnienie. No i gdzie on jest? Pokaż mi, gdzie jest to przyciemnienie. No żebym nie wiem co, kurczę, no ja tego nie widzę. Tu widzę, gdzie jest taśma. Oczywiście, tu widać, gdzie była taśma. Rozjaśnię, poczekaj, bo tutaj mi to zasłania. Ja tu widzę, gdzie była taśma. O, może tak z daleka. O, odsunę się właśnie, zrobię i teraz... złapię ostrość. O, w tym miejscu była taśma. Proszę mi pokazać tutaj, co mi tutaj przyciemniło. No nic nie przyciemniło. Dobra, jeszcze raz. Żeby nie było. Taśma. Teraz nawalę grubo. Tu ja po taśmie widzę miejsce, ale przyciemnienia nie widzę. Teraz jeszcze raz. Dalej odsuwam. Pamiętaj, lakier w bardzo dobrym stanie. Pomimo, że rok powłoka, ale solidnie dbane, tak jak widzisz. Jest. I teraz zrobię tak. Grubo. Właśnie. Grubo. Zobacz. Bardzo grubo. Aż się leje z panela. Stryk. Rozprowadzenie. Odwracam mikrofibrę. I docieranie. I ponownie jedziemy z tematem. Przesuwam. I szukamy przyciemnienia. No i co? Ja nawet nie wiem, gdzie, w którym momencie teraz, jak zmuchnąłem pył po taśmie, nawet nie wiem, w którym miejscu jest to przyciemnienie. Zobacz. No nie ma. No, żebym chciał, ja osobiście na zadbanym lakierze nie widzę przyciemnienia. No, nie da rady, no. Oczywiście, jak będziesz miał brudny dojechany, naturalnie, że przyciemni. Dzięki, hej.